Hej, cześć, siemanowa wszystkim ludzie z tej strony, Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Grajmy w Ruined King, League of Legends Story. Kurde, przyjdzie nam na start zobaczyć z tym klocem. Nieźle. No, nie ma. Widzmowy hydrożu. Jest bezpieczny. Hej. Aura lewiata, a nie Boże, lenistwa. Czekaj. Spowolnienie. Zmniejsza szybkość o 5% za każdy ładunek. Niewrażliwy na ogłuszenia. Ale ja mocy lub szybkości. Okej. To niestety jeszcze przez jakiś czas to niego zostanie. Chyba że Yasuo nabije sobie ten jednym ciosem więcej punktów przeładowania. Będę mógł od razu wykorzystać jakąś zdolność z alei. Tak to się robi. No niestety, nie znam. Okej. Okay. No i tak. Jedziemy, jedziemy. Zwiększenie mocy ataku, bueno. Okay, 20 tylko. Czy... Wejdźcie, Boże. Normalny cios, o to mi chodziło. Dobra, co on tam sobie teraz ładuje? Przeraźliwy krzyk. Co to daje? Lekko obrażenia magiczne. Na swoją historię! I to straszno! Zmniejsza ich moc ataku o 50% na jedną turę. Dobra. To w takim razie... Ale ja mocy... No, oczywiście później wykona, no ale trudno. Tutaj, aleja mocy, większe leczenie i aleja mocy, czy ja chcę to, czy ja chcę to. Niech będzie to. Wiatr coś niesie. Skubany, ale poleciał. To ma być lekkie obrażenia? Nie powstrzymają mnie. Kurde, ale z tym ostrzem do... Jak on ma to ostrze do rana, to dziwnie wygląda, jak on to ostrze chowa. W sensie, nie jest to ta jego katana, nie? Tylko taki zwykły, to po prostu jest zwykły miecz. Przez to dziwnie wygląda to chowanie tego ostrza w taki sposób, jak on to robi. Jeszcze nie? Ale kurde... Tak samo jak w LoLu, chyba ostrze ma ma lifesteala. Cyk. Bramu kończy. Jo-ha! Prosto w twarz! Każdy by stracił cierpliwość. Okej, okay, kolejne odłamy w mgły. Bram dostaje level. Stań za mną, drugi level. Odblokowany, spoko. Od razu lecimy. Mam to ulepszone w ogóle? Nie mam. Ale wiecie co? Praktycznie w ogóle nie korzystam z tego, więc wpakujmy oba ulepszenia w stań za mną. Gdy tarcza ochrony sprzedaży jest aktywna, zwiększa moc ataku albo zmniejsza wszystkie otrzymywane obrażenia. Zwiększa moc ataku. Zadaje atakującym 3 punkty obrażeń za każdym, gdy potrafią wytrwanie bohatera w czasie trwania tarczy ochrony sprzedaży. Zwiększa moc tarczy. 12 punktów. To. No i dobra. Bo częściej używam nałożenia tarczy na cały team niż czegokolwiek innego. To on to był skarb, co nie? Tak jest, więc się jeszcze z chęcią po niego przejdę. Bo przy okazji plądrujemy wszystko, co mamy na drodze. Im szybciej nazbieramy, tym lepiej dla nas. Jakiegoś fajnego buffa może nam się nałożyć później na broń. Dobra, i w sumie sprawdzę, czy faktycznie... prosty, solidnie wykonany miecz, idealne mody wojowniku, zwiększa wartość trwienia krytycznego 52%. O proszę, od razu jest naostrzony, no to... Ale tak, ma kradzież życia 92. Tylko czy to jest 92%, czy to jest 92... Nie, 92 punkty i to jest 3%. Okej. Okay.
10% ciosu. Czyli jest podobnie jak w grze. Czyli jak w LoLu, bo w LoLu chyba... W LoLu to ma daje chyba 2,5% Omnivampa, z tego co kojarzę. Okej, okay, co mamy tutaj? Na komórce znajduje się medalion, na którym wyżłobione nazwisko. Irene Clark. No! Atak? Okej. Okay. Nie walka. Nie wyczuwasz, aby istota miała złe zamiary. To trwające wspomnienie nastoletniej dziewczyny. Mimo wszystko rysy jej twarzy zdają się nie z tego świata. Mężczyzna. Z moimi cuchami wiem, gdzie jest. Nawet przez mgłę udało mi się dostrzec światło latarni. Gdy mi coś mi mówiło, żeby się nie zbliżyć, większość mojej rodziny się tam udała, ja nie. Trash. Chwytasz medalem i zaciskasz na nim dłoń. Wydaje ci się, że przedmiot emanuje chłodem. Wyszczerbiony fragment medalionu. Okej, ale ona autentycznie wspomniała właśnie o Thrashu. Jak zbierał duszę. Zasługujesz na to. Okej, czy to liczy jako tych... Czy to jest jako tamtego i tego, czy to się liczy jako jedna walka? Dobre pytanie. W razie natychmiastowe obrażenia, znaczy umiejętności. Obrażenia to swoją drogą. Nie najgorzej. YOLO. Dobrze, że walczymy razem. Płynność, na szczęście. Seriously? Dobra, druga fala. Jeden cel, czy... Też te dwa. No dobra. Chwilę jeszcze się naładuje. Przeładowanie. Super umiejętność, więc użyjemy od Eloy. Jak wrogowie dotrwają do tego. Kurde, mogą użyć leczenia. Nie natychmiast to. Aleja. No i to. Mamy szybkości, żeby dostać leczonko. To możemy użyć tego. No, bram się nie załapie niestety. O, chyba że z tego. Spoko. Przeszycie jest nawet podbite. Teraz Aleja. Lecznicza mgła. O, to niech będzie. Spienione fale. Tego. Leczyłem cały tym i praktycznie już chyba ich rozwaliłem. No, bram ich rozwali. O! No dobra. Jeszcze leczenie dla Ilojki dodatkowo. Niesiemy ruch! I... leci! Jestem nauczycielką. Bilgewater dostanie nauczkę. No i spoko. I tak, to się liczyło jako jedna walka z dwoma falami. Spoko. Jak to wygląda? Mamy tu przejście. To jest... To jest przejście tutaj. To chyba widzieliśmy tam wcześniej z góry, tak mi się wydaje. Tu mamy przejście. Dokąd? Dotąd. Okej. Okay. Ty! Ej, to nie jest z Ioni? Czy tam Ioni? Okej.
Urządzenie wygląda na jakiś rodzaj stacji. Znajduje się w nim żłobienie w kształcie okrągłego przedmiotu, jednak umieszczono w nim tylko jego ćwiartkę. Przyjrzyj się urządzeniu. Chociaż są niewidoczne, wyczuwasz prądy powietrza przepływające przez kamień. Łączą się w jego kolistym wgłębieniu. Yasuo spogląda na urządzenie. To płonący lotos. Ludzie z Ajonii wykorzystują je do przywracania magicznej mocy przedmiotom. Jak to się tu znalazło? No zakładam, że ktoś sobie to importował z Ajonii. To jest chyba dobre określenie. Dobra. Tutaj się wracamy, czy to jest dalsze przejście? Nie, to jest przejście skarb. Pięknie. Eliksir blasku. Dostrzegasz na ziemi medalion z wyżbowym nazwiskiem Eric Clario. Kłęby mgły układają się w kształt człowieka. Zawsze dobrze posługiwałem się swoimi dłońmi i ludzie przychodzili do mnie ze zniszczonymi rzeczami. Zegarki, pistolety, biżuteria, wszystko potrafiłem naprawić. Gdy zobaczyłem młodszą siostrę we krwi, poczułem się bezużyteczny. Tego naprawić nie mogłem. Wkrótce poznasz mój smutek. Twoja obecność to potwarz dla naszego cierpienia. Prowadzi mnie wiatr. Eric Clario. Gnisty wieniec, 6 nieuchronnych za każde trafienie. Ale w niego czy przez... Niego. Piękny strzał! Ciekawe. Dobra, punkty wygenerowane. Dostał tarczę, niestety. A to nie jest jakiś też mega trudny wróg. Wspinające się ognie. Umiejętności używane z Alei Mocy zadają, że dostaną dużo obrażenia magiczne oraz podpalą go. Okej, czyli używamy tego Alei Równowagi. Tego tak samo. A tutaj dajemy tak. Żeby byleby nie striggerować tamtego. Efektu. Nie pięknie. Przy okazji, ile to będzie trwało? Wspinające się ognie, jeszcze dwie tury. No ale dobra, myślę, że już to jest, że co? Tutaj tyle. Dobra, ja sobie już to kończę. Leci! Pięknie. Przypomina mi to pewną historię. Dobra. Gościu pokonany, level do góry. Dlaczego? Dlaczego ty możesz odejść, a my nie? No bo wy jesteście uwięzieni w czarnym mgle, ja nie. Chwytasz medalion i zaciskasz na nim dłoń. Wydaje ci się, że przedmiot emanuje chłodem. Okej, czyli to też było pośrednio... Znaczy dobra, to wszystko jest stricte poboczne, no ale to było związane z zebraniem tamtego medalionu. Obraz olejny przedstawiający młodzieńca wkraczającego w dorosłość. Na dole napisano Eric Clario. Obraz olejny przedstawia młodego człowieka w wieku około 20 lat. Ma skrzyżowane ramiona, a jego brązowe włosy powiewają na słonym wietrze. Jego postawa zdradza dumę i pewność siebie, a na twarzy gości delikatny uśmiech. Odnosisz wrażenie, że jego brązowe oczy nie patrzą na ciebie, tylko gdzieś dalej. To spojrzenie wyraża optymizm i wiarę, że pewnego dnia zostanie świat takim, o jakim marzy. Tutaj... Samuel Clario.
Obraz przedstawia młodzieńca wchodzącego dopiero w dorosłość. Wygląda na około 14 lat. Ma włosy w kolorze piasku. No nie powiedziałbym. Chyba, że mokrego piasku, wtedy tak. A pod jego zielonymi oczami można dostrzec nikłe ślady piegów. Jego twarz jest nienaturalnie poważna i surowa. Dobra, tu nas czeka walka. Tutaj pewnie też. Ale w jednym i drugim miejscu jest skarb. No gdzie? Śmierć jest niczym wiatr. Zawsze u mego boku. Tego władcę cieni ten sobie sfokusował. Trzeba jak najszybciej się pozbyć. O, pięknie, jeszcze został ogłuszony. Tego. Ryk wiatru! Pięknie, przygotowana na wolnicę. Zbyt łatwo. Tego. Za mną. Aleja. Duża. Dobra. Czy zdążę podleczyć całą drużynę? Jeśli użyję w Alei Mocy, nie. Czekaj, to nie to. Ale dobra, no, wchodzi na to samo. Czyli ta równowaga. Ktoś się sam zaportował, łatwo. Ile dostanę jeszcze większą tarczę, leczy do fulla cały team. A my kończymy teraz. Plus za chęć! No i spoko. I tak walki mogę kończyć za każdym razem. Autentycznie. Dobra, powoli, 10 level wskakuje. To było tylko tyle. A właśnie, miałem sprawdzić, co daje ten eliksir brzasku. Boże, brzasku, blasku. Nie runy, tylko ekwipunek, ale też nie tu. Ale zobaczmy, czy coś nie wpadło nowego. Tutaj nie. Też nie. O właśnie, Iloi wpadł nowy posążek. Zwiększa wartość kradzieży życia. Super. I proszę, i to jest znowu ten sam posążek, który mogłem kupić. Proszę. Po raz kolejny się okazuje, że nie warto kupować u handlarzy. Przywraca manę i zdrowie. Dobra. Teraz co, wchodzimy tutaj. Nie ma tak łatwo. Okej, tu będą dwie fazy. Nie wiem, czy znowu nie przycięło auto. Na moment, ale to chyba tylko moje wrażenie. Morskiego ślimaka. Co za szybkość! I wprawa! Akurat ten dostał leczenie, to ważne. O, aż trzech! Tutaj Aleja
mocy na leczenie. Aleja mocy na pięcie. Może musisz odsapnąć? I tu też aleja mocy. Jeśli ja słowo ich nie załatwię, to dobra mi po prostu dupi. Cieplutko na sercu. Sojusznicy nie są tacy źli. Nie podnosiłbym się. Pum. Kąsający bruz bywa bezlitosny. No, zakończenie jeszcze z pełnym zdrowiem, też dostajemy więcej expa, świetnie. Przesada? A za co to się nabije? Nie wiem. Talizman z ości, kolejny. Dobra, co on dawał? Nie to. Tu, talizman z ości. Fizyczna obrona. I tak dalej. Tutaj dodatkowe obrażenia i trafienie krytyczne. No przydałaby się jesło. No, zdrowie przydałoby mu się na pewno zwiększyć. 19,3. 16,7. No, myślę, że mu ten talizman zostawić. To nie jest. To aż tak nie boli. Więc dobrze. Tu mamy do otwarcia. Ciężki kamienny naramiennik dla Brauma. Tu. Niech to zniknie wszystko. Przeszukując biurko, odnajdujesz dziennik Erika Clario. Pismo jest czytelne i eleganckie. Dziennik obejmuje bardzo długi okres, ponad 5 lat, jednak wpisy są sporadyczne. Opisuje pracę dla swego ojca, którego bardzo podziwiał. Pomagał mu zarządzać zaopatrzeniem w magazynie oraz wysyłką towarów. Pisze on, że on jeden w Bilgewater wiedział, że jak zarządzać stocznią. Może dlatego, że uczył się fachów Piltover, nie tak jak te nieogarnięte patałachy. Okej. Okay. I dobra, tutaj dwie zwiedzone, czyli w sumie zostało chyba tylko włożyć te części amuletu, nie? A nie, bo nie, bo tak, bo mamy Erika, mamy tą. Emil? Proszę, przyjrzyj się drzwiom. Chociaż drzwi zablokowano, widać na nich ślady uszkodzeń i prób sforsowania. Być może ludzie po drugiej stronie nie czuli się już bezpiecznie. Może ktoś nie. Trojka nie. Braum? Nie. Przecież w sumie na celiczach wiosło tornadem tego nie rozwalił, to czemu i Loika albo Braum mieliby to zrobić? Dobra, ale tam muszę się wrócić. Bo to za chwilę. Bo jeszcze tutaj nie sprawdziliśmy wszystkiego, więc może gdzieś tu będzie ten brakujący. Właśnie brakujący fragment medalionu. O, kamienny pierścień. Dobra, też, bo kurde, za chwilę Bram wejdzie w walkę, ja zapomnę mu wsadzić ten... Nie tutaj, tu. Ja mu zapomnę wsadzić ten... Ten ramiennik. Kamienny pierścień. Pierścień sprawiający, że skóra posiadająca jego postać staje się twarda jak skała. Okej. Okay. To bym dał Ilaoi. Zdrowie trochę spada, ale to tam u biedy. Tutaj na ramiennik. Zwiększa wartość uniku o 121 punktów, czyli 4%. Ciężki ramiennik co prawda ogranicza ruchy, ale chroni użytkownika. No, ale jest to coś jak najbardziej dla Brauma. Czy mam tutaj coś jeszcze do wymiany? Tutaj te dwa są na sprzedaż. To też. To na razie zostaje. No i dobra. Co mamy na samej górze?
Bo z tego wynika, że jeszcze fragment tego Samuela musimy znaleźć i chyba właśnie to zrobiliśmy. Na poręczy znajdujesz medalion, na którym wyżłobiono nazwisko Samuel Clario. Co, z nim też zawalczymy? Strumienie mgły zmieniają się w kształt młodego chłopca, po czym znów się rozpraszają, kilkukrotnie powtarzając całe przedstawienie. To było jedno z moich ulubionych miejsc. Przychodziłem tu sam... Nie, tu przychodziłem, gdy chciałem być sam. Obserwowałem, jak dokerzy załadowują tu statki. Mgła była taka zimna. Nie słyszałem nawet krzyków. Myślałem, że to zaklinacze węży. Okej, czyli z nim po prostu pogadaliśmy. Ten sam opis. Właśnie a propos opisów. Mały, wyszczerbiony i nadłamany fragment medalionu. Są dwie litery. I O, C, L i A, R. A, Clario. Okej, czyli nazwisko. Kolejne literki wyżłobione na tych. Czyli było najpierw iść tędy, a potem już bym to od razu ogarnął. Nie, tak, biegiem. Czasami tak patrzę, chodzi w lolu, a nie tutaj. Zobaczmy. Umieć przystały trzy medali, trzy części. Umieszczasz trzy medaliony w urządzeniu, kompletując tym samym okrąg. Ostatnia z błyskotek wsuwa się na swoje miejsce z dającym satysfakcję kliknięciem. Następnie zza pleców dobiega cię kolejny dźwięk. Połączone medaliony związały nas ze sobą. Nareszcie odnaleźliśmy się. Tyle rzeczy do zobaczenia, tyle rzeczy do poznania. Dla nas to był dopiero początek. Zmerżyłem się w jednego przeciwnika. Okej, na szczęście, o dziwo nie. Coś zostało z jednego ze wspomnień rodziny Clario. Medalion Clario. Okej, myślałem, że jakoś tego użyjemy. Najwidoczniej nie. Ale dobra, zobaczmy, co ten medalion daje. Nie umiejętności, tylko kwitunek. Nie ten, tylko ten. To będzie tutaj. Medalion Clario. Ten naszyjnik pulsuje magiczną energią i wspomnieniami zjednoczonej na nowo rodziny Clario. Okej, podbija mi zdrowie, moc ataku, wytrzymałość, obrona schodzi, ale podbija trafienie krytyczne. Więc poproszę. Zobaczmy, tu jest. No, tutaj o te 0,3% ten naszyjnik z zębem rekina jest większy, ale nie daje ty. To jest tylko nakryta, cała reszta spada, więc zostanie sobie ujasło przy tym medalionie Clario. No i dobrze. Wychodzimy stąd w takim razie, chociaż. Kurde, no. Nie wiem, czy. W sumie nawet nie wiem, czy ja bym chciał tam wejść, się dowiedzieć, co tam się stało. Znaczy, poza tym, że po prostu czarna mgła się tam wdarła i. Pewnie wszystkich po prostu zabiła. A jeśli nie, no to po prostu pewnie zginęli z głodu. W najlepszym wypadku. W najgorszym sami się zabili. Zjedli. Ale oby nie. Ale okej. Historia, powiedzmy, rodziny Clario poznana. W większym czy mniejszym stopniu. No, o, co tu jest? Panuje niespokojna cisza. Okej, good to know. No i dobra, posiadłość Clario przeeksplorowana. A dobra, nie, okej, to jest punkt odpoczynku. Tak, przecież to się nie będzie odhaczało, no bo nie ma sensu, żeby się odhaczało. No i okej, pół godziny. Kurde, w całe pół godziny ogarnęliśmy cały ten wątek. Nieźle. Naprawdę nieźle. Zobaczmy. Tak, mapa.
A nie, bo tu idziemy do świątyni, to najpierw pójdziemy tędy. Tu. A, drzwi są zamknięte, no dobra, czyli jednak nie pójdziemy. Czyli pewnie najpierw w świątyni coś tu otworzymy, a dopiero potem tam będziemy mogli przejść. Więc dobrze, do świątyni Buru. Tutaj. No tak, to jeszcze nie tutaj. Dopiero za jakiś czas. Znowu widzę fajne ujęcie kamery. O, będzie rozmowa. Ale kurde, widać, ale widać, że naprawdę się tym zainspirował, bo w Darksidersach było dokładnie to samo. Darksiders Genesis. Nie przeszedłem tego, co faktycznie na tym. Jeszcze zamierzam, jak uda mi się namówić w końcu kogoś do grania wspólnie, bo solo to się też da przejść, ale nie jest to takie, nie jest to takie fajne, w sensie... Dobra, no jest jako tako, ale po prostu to jest gra stworzona do koopa. Tego, że na przykład w Darksiders Genesis były po prostu sylwetki waśni i wojny. Tutaj po prostu jest taki punkt podświetlony na żółto czy tam na złoto. Jak w niego wejdziemy, to po prostu rozpocznie się rozmowa. A dobra, nie, jeszcze musimy... Te węże tak. Przypominają łuskorze? Łuskorze? Morskie smoki spod lodu. Wielkie i bardzo wściekłe. Okej, okay, czyli takie... Napąknięcie tylko brama. Wężowy pierścień! Okej, okay, sprawdźmy go. To się praktycznie prosi, żeby dać to Ilaoi. Wzerwano na wężu pierścień, który pozwala sobie właściwie wywinąć się od obrażeń. Więcej zdrowia, wytrzymałości, spada obrona, ale unik wchodzi. Okej, okay, dobra, to dodajmy to w takim razie do Ilaoi, a... Zamiast pierścienia do rana damy Bramowi kamienny pierścień. Nawet mu to bardziej pasuje, bo on właśnie był takim typowym tankiem. Dobra, do świątyni w takim razie. Świątynia Buru. Przedsionek Akolity. Solarium, księżycowy klasztor, podniebny ołtarz. No, jeszcze... Ty, co to jest? Krata. Okej. Okay. To mi się wydaje, może być coś dla Pajka. Czyli już z tego wynika... O, tu jest znowu krata. Tak, będziemy tu wracali. Jak nie z Pajkiem, to trzeba tu będzie wrócić pobocznie. Ale dobra, mamy punkt tego. Ciemno tu. Wolę czuć słońce na plecach. Mów teraz ciszej. Nagakaburosie należy się szacunek. Wybacz, kapłanko. Taki mój urok. Mam dosyć donośny głos. Nie jestem po raz pierwszy w tej świątyni. Nie spodziewałem. Wytrzymajcie jeszcze trochę. Musimy odeprzeć te stwory! Ilaoi, cokolwiek robisz, pospiesz się! Nadszedł koniec. Nie masz czasem lepszego tekstu? Jesteś odważna. Chętnie wyrwę ci duszę. Rozumiem, że nie. Nikomu nie wyrwiesz dziś duszy, póki wciąż się ruszam. Mroku, przepadnij! Ej, kurde, ale Hekarim z tym głosem nawet lepiej niż w LoLu wypada. Czuję, jakby to było wieki temu. Myśleliśmy, że tamtej nocy odparliśmy mgłę. Kurde, ale zajechało mi trochę Wilgaxem, tak szczerze. I okej, nowa rozmowa jest dostępna.
Dobra, to jest pewnie dla Ilaoi, coś mi się wydaje. Mhm, Ilaoi wiedziałaby, co zrobić z tym posążkiem. Dokładnie, czyli teraz w końcu, po tak długim okresie, będziemy jako Ilaoi się tym razem przemieszczać. Ale to dopiero w kolejnym materiale, w tym ode mnie to będzie tyle. Jeden co teraz zrobię, to odpocznę oraz pokażę wam nowe rozmowy. Tak więc do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale z Ruined King. Cześć! Dlaczego tak niewiele z was mieszka w Bilgewater, kapłanko? Wyspa nie należy do twego ludu? Niestety, większość buru ściśle przestrzega tradycji. Bilgewater to miasto Pailangi, czyli obcych. Bogini Nagakaburossa uczy nas akceptować nasze żądze. Bilgewater można wręcz nazwać miastem żądz. Trudno ci się dziwić. Ludzie przybywają do Bilgewater, by obrać własną ścieżkę, władać swym losem. Jest w tym pewna prawda. To w stagnacji tkwi prawdziwe zło. Życia nie można zatrzymać w miejscu. Dlatego muszę przegnać tę mgłę. Bez względu na to, jakich ludzi byś nie broniła? Osąd zostawiam matce węży. Ja mam tylko chronić. A ty? O co walczysz? To się dość często zmienia. Na razie nasz cel mi wystarczy.